Znajdujemy się na lodowisku Ligawa w Poznaniu, obok stadionu Inea. Trwają przygotowania do studenckiej imprezy Ice Party, organizowanej pod patronatem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Zapraszamy na relację. Serdecznie na Ice Party. Jest to już któraś edycja z rzędu. Jest trzech organizatorów. Są to Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego, Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Prawa i Administracji. Te trzy rady już któryś raz z kolei organizują imprezy na lodowisku. Fajna muzyka, do tego ciekawe konkursy, bardzo dużo nagród, m.in. gadżety naszego uniwersytetu, ale również od sponsorów, karnety na siłownię do escape roomów. Jest tak naprawdę bardzo dużo. W jaki sposób informacje o takich typu imprezach trafiają do studentów? Przede wszystkim social media, Facebook, gdzieś jakieś nasze prywatne konta, Snapchaty i tak dalej. Czasami wysyłamy też maile, ale głównie Facebook. No i jest najskuteczniejszy po prostu. Jeżeli chodzi o konkurencję, to staracie się coś zmieniać? Jasne, zdecydowanie, ale mimo wszystko mamy kilka sprawdzonych, które zawsze przyciągają największą ilość chętnych i tak dalej, których każdy może wziąć udział. Nie są to jakieś profesjonalne konkurencje. Jak się jeździ na takiej imprezie? Jeździ się naprawdę super, wrażenia są nieprawdopodobne i zapraszam tutaj wszystkich, bo naprawdę warto. Polecam, mówiłem to ja, Mateusz Szczepania. A jak wygląda frekwencja? Z roku na rok coraz więcej osób? Na chwilę obecną wydaje mi się mimo wszystko, że w tamtym roku było trochę więcej. Bardzo możliwe, że jest to też spowodowane terminem. W tamtym roku był to początek stycznia, teraz jest koniec. Co roku impreza zaczynała się o godzinie 20. Teraz mamy prawdziwe Ice Party, czyli o godzinie 22. Ale myślę, że możemy liczyć na to, że frekwencja będzie jeszcze większa. Przygotowujesz się jakoś do prowadzenia takiej imprezy, czy to jest tak na spontanie bardziej? Wszystko jest bardzo spontaniczne. Rzeczywiście sztuka improwizacji, przewodzirectwo jest bardzo ważna. I to sytuacja determinuje to, co będę mówić z mikrofon i nigdy tego nie planuję. W jaki sposób zachęcasz uczestników do brania udziału w takich konkursach? Przede wszystkim to zależy od dobrego prowadzenia. To jest po prostu kwestia dobrego wodzirejstwa. To dobry wodzirej potrafi zrobić imprezę, nawet kiedy jest takie jarzeniowe środki jak tutaj. Trzyma na łyżwach, na pewno będzie dobry parkiet, dance floor i to nam jest zagwarantowane. Leci muzyka, wy w okrutnego kwadratu sobie jeździcie, basując jednocześnie. I kiedy ja powiem stop, wy się zatrzymujecie, to się odsyła ostatni, ten odpada z gry. I przykro mi, ale dziewczyna jedyna odpada z tego grona. Dobra, zostaje czterech mężczyzn. Zostaje czterech mężczyzn, czyli zatrzymajecie do zera, natychmiastowe. Dopiero moje stop się liczy. Jedź, jedź! I stop! Zwycięstwa konkurencji. Zakładałem, że będę faworytem i tak jest, nie? No wybrałem pewnie, no. Cześć, jak się bawicie? No świetnie. Kolana bolą, wszystko boli, ale już fajnie. Jest dobrze? Super! Super! Fajnie, ale zimno. Super! Świetna sprawa, naprawdę. Super! Dobra atmosfera, fantastyczne wrażenia, nie zapomniamy chwilę. Super zabawa. Tych, których tutaj nie ma, powinni żałować, że siedzą pewnie teraz na
fajnie, fajna zabawa, przednia zabawa. Zdecydowanie. Pozdrawiam wszystkich. Super, można się oderwać od nauki, naprawdę polecamy wszystkim. Sesja idealna na oderwanie. Dokładnie. Zdrówka wszystkim. Wiele po prostu czeka nas bardzo dużo zabawy, miejmy nadzieję. W najbliższym czasie będzie przeprowadzana konkurencja jazdy z slalomem wokół widocznych tutaj pachołków. Wygraną będzie koszulka UAM-u, jedna dla wybranego chłopaka i jedna dla dziewczyny. No i miejmy nadzieję, że ta konkurencja skończy się dla wszystkich sukcesem. Jak ruch, jak wrażenia spodziewała się pani tylu studentów tutaj? Powiem szczerze, że nie. Że jestem zaskoczona, że jest aż tyle ludzi i że tak fajnie się bawią i naprawdę fajnie. Teraz jesteście na takiej imprezie? Tak, na imprezie tak. Ja w ogóle się teraz mam ruchło. Tak! Pierwszy raz jesteście? Drugi. A to twój pierwszy raz? Nie, absolutnie. Nie. A ja tak, jestem. A za każdym razem pokrótnie będzie coraz bardziej? Tak, coraz bardziej. No. Czyli za rok też tutaj będziecie? Za rok coraz bardziej. A dlaczego nie jeździcie? Bo jesteśmy po alkoholu. Ale fajnie tu jest. Jeździłem, już się najeździłem. Aha, że już dzisiaj nie będę jeździć. Nie, już dzisiaj nie będę jeździć. Co tak siedzicie? Będziecie się bawić? Idziemy na konkurs taneczny. Idziemy się. Aha, idziecie na konkurs taneczny. A kiedy będzie konkurs taneczny? Nie wiem. Sam koniec, kolejne dziewczyny. Jagoda, Mariola. A teraz... A więc wygrała para.